Alan Kwieciński po niestety przegranym pojedynku z Mateuszem Murańskim. Dobry wieczór, Alan. Czy ja wiem, czy taki przegrany? Moim zdaniem było 2-1. Przeleżał, nic nie robił, balachę mówić, on napierdzielałem go, przetoczyłem, obaliłem go, napierdzielałem go. No, jeżeli punktowane jest to, że leżysz na kimś, no to sorry, ale no trudno. Mam nadzieję, że będzie rewanż i tyle. Alan! Alani! Kwieci! Kto konfidentem został, ten pozostanie już im do końca życia. Tak? Tyle w temacie. Wzywasz mnie znowu od konfidentów? Jesteś konfidentką. Kurwa, ej, chłopaki! Ja pierdolę. A tobie przypomnę, chłopczyku, że mi po walce z Tańculą wypłakiwałeś się w ramię, opowiadałeś, w jaki sposób obrzydliwy cię Tańcula załatwił. Potem z niewiadomych przyczyn. Absolutnie się, że nikomu się nie wypakiwałem. Przestań się śmiać, nawet głupio. To u was tak jest, wy jesteście jak takie dziwki. Tu się łączycie, tu się dzielicie. Przestań mnie obrażać, bo nie wytrzymam zaraz. Przestań obrażać. Jajco. No to może inaczej. Skoro jesteście już tutaj we dwóch, to teraz mówię o to do włodarzy. Skoro jesteście teraz dwóch, to jestem gotowy, żeby 14 maja najpierw zawalczyć z Mateuszem, a potem z tobą na jednej gali. Dobra. Chcecie tego? Zróbmy to! Ale błaźnie, no i błaźnie, ty żenujący błaźnie. Kiedy mam nadzieję, że się zgodzisz na tą walkę 14 maja, bo już rzuciłem wyzwanie. Kiedy poczułeś większość, podłączyłeś się, sprzedajna prostytutko, podłączyłeś się pod z Mateuszem i co? Tyny! Co ty? Frajezyno ty, Pizdę, kurwa. Alan, jedzie z nimi! Z kim ty tańczysz? Dobra, prawda boli. Zatańczę najpierw z tobą 14 maja. No przecież ty jesteś jawnym konfidentem, Alan. Ty jesteś kurwa, jakim konfidentem? Kurwie zaraz, ty. Pało jedna, kurwa. Oj, panowie, spokojnie. Pało jebana, ty. Ty jesteś jawną konfiturką. Kurwa, mówię, kurwie. Nie, Alan, poczekaj chwilę, kurwa. Ma pojebana, ty. Spokojnie, ja nie jestem. Kurwa, jebana. Kurwa, pało jebana, ty. To jest jeden, co potrafisz zrobić, tak? Puszczają lejce, co? Puszczają emocje, prawda boli, co? Kurwa, nie boli, kurwa. Zabolało mnie słowo konfident, kurwa. Nie masz na mnie żadnego pana, żeby zabnij jawną, pizdę. Ale... Zabnij, kurwa, pizdę, bo ci naprawdę wykurwię takiego tosta, że się zesrasz, ty. Ale ja się ciebie nie boję. Pało jebana, łysa, kurwa. Łysa. Ten konflikt się już ciągnął od kiedy, tak jak powiedziałem, od tego pieska, którego postawiłem na grillu, oczywiście zimnym grillu, któremu nic się nie stało. Zimnym? Tak, zimnym. A ja dzisiaj dostałem nagranie, jak twoja koleżanka krzyczy, jak wsadzasz tego pieska, mało tego, że wsadzasz, ty skurwysynu jebany, wsadzasz, tak, weź wsadzasz tego pieska. Ładnie grasz, jak tata. Małego skurwysynu pieska, jeszcze go ściskasz i twoja koleżanka krzyczy, weź tego psa wyciągnij, bo grill jest ciepły. Tak, jak kurwa... Nie wiem, czy był kurwa gorący, czy był lekko kurwa zimny. Ciepły, był zimny kurwa, bo nie był nawet podłączony, debilu jeden. Krzyczy twoja koleżanka, to co teraz? Ona powiedziała, dobra weź, kurwa, nie żartuj. Tak, a ty powiedziałeś, tak. to będzie mu ciepło. Mały piesek. Ty jesteś jebnięty, kurwa. Spróbuj tak sam z Tafem może, no. Co? Cwaniaczko. Z tobą, kurwa, tak wsadzę. Z ciebie. No. Kurwa, z podrzawki. O, tak, to tyle, to ty. To chyba przypomniały się wieczorne, co jakieś ekscesy. A jak ich mówisz konkretnie? Nie wiem. Jak leżałeś na przykład powyginany, kurwa, pod jakimś klubem, po tych dopalaczach. No, a ty się bujasz z konfidentami, ty, frajżynko. Nie wiem, chcesz dalej ruszyć ten temat? Jeżeli dana osoba nie wie charakterystyki tego słowa, to lepiej niego kurwa nie używa, to po ale pierwsze. To jest, po drugie, zamknij pizdę, łysa cipo, bo teraz ja mówię, dobrze? To po drugie, jeżeli mówisz do mnie, frajerze, pokaż mi papier. Ty kurwo, jaki papier? Ty kurwo, łysa cipo, słuchaj, więc zamknij pizdę, pokaż mi papier, bo nawet nie przesiedziałeś ani jednego dnia, chyba że na dołku, po jak cię zawinęli spod klubu porobionego i wykręconego. Ale postaraj się wnieść na wyżyny, nie machaj rękoma, nie machaj nogami, pokaż klasę, frajerze. Ja nie będę jak... Dobra.
Zobaczcie, jaki to jest kurwa konto. Najpierw mówi do mnie, żebym utrzymał wodze i tak dalej, a napierdala z Partyzanta, że mogą sobie razem kurwa z Denisem podać ręce. Orzucenie mnie gumą na face to face. Najpierw mówi do mnie, utrzymaj wodze, zachowaj się jak ten, jak kurwa, jak normalny zawodnik, a zobaczcie, co kurwa robi, frajer jebany. Bo to teraz jest gorąco. Zapraszam do face to face. Alan, no krótki komentarz do pojedynku. Czego zabrakło? Zimnej głowy. Alan Kwieciński po niestety przegranej walce z Mateuszem Morańskim. Co czujesz teraz, powiedz? Nic, no, kurwa, nic nie pokazał, kurwa. To ja tak samo nic nie pokazałem. On był, kurde, chyba był w dobrej formie, bo mówię, to ja byłem zblokowany. Spięło mnie po prostu, nie wiem, czy ta publika, że za bardzo chciałem, czy wiem, że publika była mega za mną. Po prostu mnie to też jakoś zdeprymowało, spięło mnie i czułem już prawie, że łamię mu rękę. I właśnie widzisz, ja pracowałem w tym parterze, coś próbowałem robić, prawda? Tu balacha, obaliłem go, uderzałem w tym ciosu, a on kurwa się po prostu skleił i nic nie robił. I wiesz, i wygrał tak samo jak Tańcula, no to dla mnie to jest, wiesz, no ale takie są po prostu, no takie są punktacje. Teraz wiem, że jak będę miał z niej rewanż, będę cały czas go kurwa tłuk i będę go cały czas obalał, bo tu widzę, że inaczej kurwa wygrać się można. No. Czyli no szmata dla mnie zostanie dalej szmatą, jest i tyle, no ja go nie szanuję jako człowieka, nie szanuję go jako zawodnika, no i tyle, no. Wygrał, bo miał cię po prostu szczęście. No ja byłem zblokowany i tyle. No nie będę się tłumaczył, niech się cieszy i tyle. Zróbmy tylko ten rewanż. Czy zgadzasz się? Nie, nie będę się odwoływał, tylko po prostu dajcie mi rewanż. No, i nie zostawię już w rękach sędziów tego.